Słuchajcie, pierwszy szok związany z tym, jak Amazon zaprezentował materiały ze swojego Władcy Pierścieni, serialowego Władcy Pierścieni, już minął i odbiór tego wszystkiego był jednak dość ostry, dość krytyczny, fani byli wściekli, fani byli rozczarowani i z perspektywy czasu patrząc, nic dziwnego, no bo jednak było za co Amazon krytykować, a wydaje się, że będzie jeszcze gorzej, co tym razem się stało i dlaczego Amazon nie szanuje kompletnie twórczości Tolkiena, no to jest pytanie, na które postaramy się właśnie odpowiedzieć. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura, zapraszam. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Amazon idzie trochę śladem tego Netflixowego Wiedźmina. Czyli mamy dzieło, które bazuje na jakimś literackim utworze, bardzo popularnym, mającym ogromną rzeszę fanów. I twórcy sobie myślą, okej, weźmy to dzieło, ale napiszmy historię bazującą na tym świecie po swojemu, prawda? Bo potrafimy tą historię opowiedzieć lepiej i ta historia, którą my napiszemy, będzie lepiej pasować do współczesnego świata. I to stwierdzenie jest właściwie kluczem do tego, żeby zrozumieć, co dzieje się z Władcą Pierścieni od Amazona, a właściwie co ma pójść źle z tym serialem, bo to już widać, że tam będzie dość grubo. I to jest ten sam kasus, to jest to, dlaczego fani są wściekli, no bo mamy świat, możliwe, że samograj, możliwe, że można tu zrobić naprawdę dużo ciekawych rzeczy, tymczasem bierzemy sobie ten świat, jak swój własny, i tam kreujemy historię według własnego zapotrzebowania, a może według, nie wiem, zlecenia właśnie platformy, na której ten serial powstaje, co też jest oczywiste, ktoś daje kasę, więc może sobie oczekiwać, czego tylko chce. Tylko czy to można jeszcze nazywać wtedy adaptacją, czy raczej fanfikiem, bo wydaje się, że to drugie stwierdzenie jest dużo bliższe prawdy. I widzicie, mamy czarnoskórych hobbitów, mamy czarnoskóre krasnoludy, mamy Galadrielę przedstawioną tu jako wojowniczą księżniczkę, mamy Elronda jako wrażliwego, ambitnego i przebiegłego polityka. I to są zmiany, które no, nie pasują do tego, co znamy z Tolkiena i raczej nie przypadły do gustu fanom, co na przykład widać po łapkach w dół albo po komentarzach pod wszystkimi trailerami na tych takich geograficznych kanałach Amazona. I wiecie, jest w tym coś takiego też uderzającego, co zresztą wyniknęło ze śledztw dzielnych youtuberów, którzy od razu wyczaili, że coś jest nie tak, że Amazon kasuje na potęgę te negatywne właśnie opinie, te negatywne reakcje. Dlaczego? No dlaczego, skoro ten serial ma być takim hitem i dlaczego, skoro przecież sami wierzą, że to przecież będzie dobra rzecz. Bardzo fajnie o tym wszystkim opowiedział Chuck Dixon, który jest dość znanym rysownikiem, między innymi partycypował w komiksach o Batmanie, o Punisherze, Detective Series, a także jakby przeniósł na karty komiksu Hobbita od Tolkiena, więc powiedzmy sobie szczerze, że zna tą twórczość i ten świat od podszewki. I tenże Dixon był gościem takiego kanału European Lore, gdzie w dość krytyczny sposób odniósł się do tego, jak dzisiaj podchodzi się do kwestii adaptacji, do tego, że ktoś bierze sobie jakieś dzieło literackie, ważne dla wielu ludzi, ważne dla całej rzeszy, dla jakichś fandomów, i nagle ten świat zaczyna zmieniać na swoją modłę, bo uważa, że lepiej by było, gdyby pewne uniwersalne opowieści, może nawet ponadczasowe, oddawały czasy, w których żyjemy, co niekoniecznie może być dobre i co niekoniecznie może zadziałać. Właśnie o tym Dixon mówi i uwaga, tu teraz cytat z tego pana. Poziom współczesnych adaptacji jest dość mizerny. Wszystko przez zmiany, bardzo często wymuszane i nie mające większego sensu. Twórcy biorą na warsztat materiał źródłowy, wynajdując w nim te wszystkie rzeczy, które ich obrażają lub ich zdaniem nie pasują do postmodernistycznej wrażliwości i po prostu je zmieniają. Moim zdaniem to zwykłe przestępstwo.
przypadku Amazona i Władcy Pierścieni, który już we wrześniu będzie miał swoją premierę, Dixon idzie o krok dalej i w jeszcze ostrzejszych słowach mówi o tym, co ta ekipa, która zebrała się wokół serialu, zamierza z nim zrobić, a właściwie co już zrobiła, no bo pierwszy sezon lada chwila trafi na platformę. To, co Amazon robi Tolkienowi, jest obrzydliwością. Ci, którzy zabrali się za ten projekt, kompletnie nie rozumieją, z czym mają do czynienia i nie mają szacunku do oryginału. Ktoś nagle postanowił dodać do ponadczasowej opowieści elementy przynależne obecnym czasom, coś z 2022 roku, co za 5 kolejnych lat będzie wywoływać jedynie śmieszność. Lokują opowieść we współczesnym duchu, co jest po prostu złe. To samo zresztą dotyczy opowieści, które są jakoś konkretnie osadzone w historii i nagle komuś przychodzi do głowy je aktualizować i wpasowywać do dzisiejszych obyczajów, to po prostu nie zadziała. Moim zdaniem to, co Amazon robi, nie jest w porządku i na końcu nie bawi widza. No i koniec końców, no trudno się z tym po prostu nie zgodzić, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Władca Pierścieni, Pierścienie Mocy od Amazona, no nie będzie adaptacją, to będzie raczej właśnie fanfic, to będzie jakaś historia, którą twórcy chcą przekazać, mają do tego oczywiście pełne prawo. Pytanie, czy to jest okej, czy nie, to jakby jest osobna kwestia. I ten fanfic właśnie będzie tym Władcą Pierścieni, na który tak wiele osób czekało i to niestety jest dość duży problem. I wiecie, o ile ja zawsze byłem za dość dużą wolnością twórczą i jak dla mnie, jeśli twórca bierze jakiś materiał i zamierza go zaadaptować w swój sposób, wprowadzając jakieś korekty, super, jeśli to jest jakiś fajny pomysł, jeśli to jest jakieś świeże spojrzenie, okej, ale też wydaje mi się, że to wszystko musi mieć jakiś sens i to wszystko musi dokądś zmierzać, a wrzucenie Tolkiena w jakieś nowoczesne ramy, w jakąś współczesność, no pasuje niestety jak pięść do nosa. I wiecie, to trochę jest tak, że po prostu pewna linia tego, jak ten serial ma wyglądać, została ustalona przez Bezosa, przez Amazon. Tak jak mówię, wydają na to kasę, mają do tego pełne prawo, tak samo jak my mamy prawo to oczywiście krytykować. Ale też w takim układzie nie dziwi to, że ten cały Writer's Room, który był tak szumnie zapowiadany wokół Władcy Pierścieni, pożegnał się z tą produkcją. I to nie jest także nic dziwnego w tym, że no jakby pieczę nad całym projektem otrzymali ludzie, którzy zasłynęli jedynie z jakiegoś, wiecie, marnego reboota Star Treka. I to widać jak na dłoni, że tam jest takie ładne sterowanko z tylniego siedzenia i ten projekt właśnie ma według pewnych bardzo określonych kanonów powstawać. I wiecie, dzisiaj na przykład emocjonowałbym się tym, że Amazon ogłosił na przykład ile ten projekt będzie kosztował w przeliczeniu na konkretne odcinki, pierwszych 6 po 45 milionów, a dwa ostatnie po 50 milionów, to w porównaniu na przykład z Grą o Tron, gdzie to było zaledwie kilkanaście, czy nieco droższym House of the Dragon, no to robi ogromne wrażenie i widać, że tam faktycznie nikt na niczym nie oszczędzał. Koniec końców wydaje mi się, że tym bardziej bolesna będzie porażka, ten upadek z wysokiego konia będzie bardziej dotkliwy w przypadku Amazona, no bo niestety po tych reakcjach, których już dzisiaj sporo doświadczyliśmy ze strony fanów, ze strony fandomu, ze strony wszystkich tych ludzi, którym twórczość Tolkiena w jakimś tam sposób leży na sercu, że to po prostu nie ma prawa się udać. I ja mam bardzo poważne obawy, czy ten projekt się po prostu zepnie finansowo, bo mnóstwo kasy tam jest włożone, no a niestety nie widać za bardzo, żeby ktokolwiek tą produkcję miał chwalić. I ja uważam, że to niestety będzie wtopa. Niestety, bo sam chciałbym otrzymać naprawdę super historię, świetny serial, którym mógłbym się jarać, ale jakoś szczerze nie mam przekonania. Być może wy macie to przekonanie i być może uda wam się nas tutaj na Czysta Kultura przekonać, że jesteśmy w błędzie i że jednak Pierścienie Mocy od Amazona
będą czymś fajnym i czymś, na co warto czekać. Jeśli tak, no to komentarze są do waszej dyspozycji. Gorąco zapraszam, a w tej chwili się żegnam. I czekajcie na kolejne materiały, także właśnie o Władcy Pierścieni. Temat grzeje, to jest dość wdzięczna sprawa i duży świat, więc nie ma opcji, żeby go pominąć, nawet jeśli dość krytycznie na to wszystko spoglądamy. Cześć!